Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Harry Potter lata od 1 do 4. I ostatnio zdarzyła się kolejna napaść na ucznia Hogwartu. Oczywiście potwora z Komnaty Tajemnic, czyli Bazyliszka. No i oczywiście celem była Hermiona. Więc teraz mamy jakiś ślad, mamy jakąś wskazówkę, którą nam zostawiła, że coś dzieje się w łazience, więc trzeba iść tam sprawdzić. Także zapraszam serdecznie, lecimy dalej. Być może dzisiaj skończymy sobie drugi rok i rozpoczniemy trzeci. No zobaczymy, jak to tam pójdzie. Bo jak na razie idzie całkiem nieźle, prawda? A czy możemy coś jeszcze z tym zrobić, czy nie? Bo już z tym coś robiliśmy, ale widzę, że to już było raz zrobione, więc nic więcej w tym z tego nie podziałamy. Ale na przykład tutaj widzę, że ewidentnie jest możliwość zrobienia załatania tej dziury, żeby ten gaz się tu nie ulatniał, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra. O, jest i jęcząca Marta. Proszę, proszę. Więc być może czegoś się dowiemy od jęczącej Marty jeszcze, nie? Chociaż ciekawe, co nam powie jako duch. Będzie pokazywać? To nie my. To zdecydowanie nie my zepsuliśmy ten kran, więc proszę nas nie oczerniać. Ulala. A czekaj, ona w nas rzuca. O ty kurde. Pałko jedna. Co to ma znaczyć? No. Ja ci dam. No i co? Mam cię. No. A, tylko teraz pytanie, jak mam się do niej... Czekaj. Dobra, widzę, że ty będziemy musieli w nią w takim razie w jakiś sposób... Cyk. A, dobra. Trzeba ją obić. Okej. Myk. Wystarczy w zasadzie stać w miejscu. Kurde. Nie dać się obijać, co? No co jest? O, nie trafiła. Okej. Muszę podejść trochę bliżej. Nie no, jaja jakieś, kurde. Czasami nie jestem w stanie złapać tego Wingardium Leviosa. Okej. Myk. I co, i to będzie ostatnie? Tak. Ty, ale co jest? Nie byłem w stanie jej znaleźć. Żeby ją obić. No nie, ewidentnie te duże elementy, nie jestem w stanie ich... Te duże białe klocki. Okej, ten spoko. O, nie trafiłem. No, kuźwa mać, tych takich jakichś dziwnych białych stolików nie jestem w stanie... Okej. Tyk. Ty, Ron, pomógłbyś coś, nie? Dobra. Chyba, że ja jej wcześniej nie widziałem. No bez jaj. No bez kitu tego się nie da podnieść. Nie wiem, czy to jest klocek jakiś, którego nie jestem w stanie w ogóle złapać tą Wingardium Leviosa, czy jak? Dobra. Hiblem rzuca. No i co, nadal się bijemy? Proszę bardzo. Jak tak bardzo chcesz, to proszę. No i Ron tutaj jest tylko i wyłącznie po to, żeby dostawać w twarz. Bo mam wrażenie, że on... O! No i poplota. Nawet nie wiedział, o co chodzi, nie? Ej, Dumbledore jest tak samo stary, jak jest teraz. No, pięknie. Za pająkami. Być może tym razem. O, co to jest? Ty, to wygląda jak składnik eliksiru wielosokowego, nie?
typów. Czy można na to skoczyć? A, można. Ty, on nam w jakiś sposób pomaga. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dajmy Lumos. Okej. Naprawmy szafkę. A, jest, dobra. Składnik eliksiru wielosokowego. Dobra, już widzę. No to czekaj, chodź tutaj jeszcze raz ze mną. W takim razie wydaje mi się, że mi tutaj w jakiś sposób pomaga. O, tam jest niebieski klocek. Widzę cię, niebieski klocku. Ło! I fioletowy klocek. No. Dawaj jeszcze jeden. Świetnie. Tylko teraz tak. Co mi to dało? Mogę ewentualnie tutaj coś podziałać. Czy ja to mogę obrócić? Raczej nie, ale czy mogę na to stanąć? Mogę. O, i mu pomogliśmy wejść na górę. Okej. Czy to jest coś, co nam jest potrzebne? Tak, kwiatek. Ty, 1 na 6. Na dole też był taki rycerz. Pyk. Na dole też był taki rycerz. Do niego też można walnąć. Tak, 2 na 6. O kurde. 2 na 6. Tutaj trzeba patrzeć, w co można było strzelać. Puf, puf, to już strzeliłem. A tu jesteś, kolego. Na pierwszym planie. Myk. No i tutaj widzę mandragorę, która prawdopodobnie będzie się dżyć. Jak do niej pode... No właśnie. Więc trzeba będzie założyć... trzeba będzie założyć słuchawki. Mogę coś z tym zrobić. Na górze jeszcze jest jeden rycerz, jedna zbroja. Więc tam też trzeba byłoby się pofatygować. Okej. Z tego z kolei złożymy co? Przejście? Tak się przynajmniej wydaje. No dobra. I tu... O! Jeszcze jeden kolega. Proszę bardzo. 4 na 6. I już widzę dwóch na górze. Pyk. I tutaj byśmy potrzebowali Hermionę. Tu potrzebowalibyśmy Hermionę. Czy mi się wydaje, czy jest coś tutaj do złożenia? Nie? Dobra, potrzebujemy Hermionę, więc... potrzebuję najpierw tak. Tutaj założyć sobie słuchawki. Okej. Teraz możemy wziąć mandragorę. I z mandragorą w zasadzie możemy poniszczyć parę tych takich miejsc ze szklanymi pojemnikami. Oho, pięknie. Kurde, nasz kolega mógłby nam pomóc zbierać te klocki, które wypadają. I jeszcze chyba gdzieś tutaj było... O, ta szafa chyba jest szklana, nie? Dokładnie tak. Nawet jest coś do pociągnięcia. Świetnie. To nie jest chyba szklana, nie? Szafa. Nie, ale tutaj jeszcze jest coś szklanego. Jedno i drugie. Super. Dobra, i to chyba wszystko. Możemy w takim razie... A nie, jednak nie wszystko. Możemy w takim razie odłożyć mandragorę do doniczki. I mieć z nią już spokój. Pyk. Tylko nadal nie mamy tego, co nas interesuje, słuchajcie.
Czyli nie wiem, co to jest. To jest jakaś sól, czy co? Bo tutaj nie pociągniemy tego, niestety. Jesteśmy za słabi. Chyba, że... Czekaj, nie, nie, weź no to. Kurde. Albo weź to drugie. Aha, tego nie mogę przenieść na drugą stronę. Bo tutaj, zobaczcie. Tu jest coś, o czym mógłbym przeskoczyć. Ale nie mam elementu. Kurde ty. A to ciekawe. No dobra, wskoczmy jeszcze raz na górę. Zobaczmy, czy tam czegoś nie pominąłem. Bo tutaj w zasadzie w prawo nie szedłem, nie? Okej. Niebieski klocek. A to co to jest? O, i proszę bardzo. A jednak się zguba znalazła. Jednak się zguba znalazła. Zabieram to ze sobą. I możemy to wrzucić tu. Dzięki temu będziemy mogli zmienić się prawdopodobnie w Hagrida. Coś mi się tak wydaje. Ale tak się zastanawiam, czy ewentualnie byłaby opcja przeskoczyć... A, nie w Hagrida! Czekajcie, bo tutaj już potrzebujemy Hermiony. Dobra, sprawdźmy to. Jakie mam... Bo tutaj potrzebowalibyśmy kogoś silnego, czyli Hagrida. A nie, zaraz, to jest... Okej, to jest eliksir siły, a nie wielosokowy. Dobra. No i teraz mamy wreszcie możliwość przejścia na drugą stronę. Czyli to sobie weźmiemy. A zaraz. Czy to jest wymagane? No, to żem się pochwalił, jaki jestem fantastyczny budowlaniec. Nie no, bez jaj. Nie no, serio? Kurde, te klocki nam tam przeszkadzają. Nie no. Czy te klocki są w stanie wejść na miejsce? O, tak żeby nie spaść. Nie no, czekaj, ja chcę to. Okej, okay, pod... No ale tego tutaj nie włożę, nie ma opcji. Nie, nie przez... Dobra, idę na górę. Co się stanie, to się stanie. Może uda mi się przez to jakoś przeskoczyć. Wystarczy tylko chwila podparcia dla nóg. I może się uda. No jest! Dobra. Tyle wystarczy. Tyle mi wystarczy. 6 na 6 kawałek godła Hogwartu. Czy my musimy za każdym razem napić się eliksiru, prawda? No dobra, dawaj. Czyli każde pociągnięcie to jeden eliksir. Dobrze wiedzieć. Aha, za naszymi stopami lecą jakieś takie dziwne... Hop. Nie wiem, czy to jest na czas, więc postaram się pospieszyć. Nie, 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 to ciągnie. To jest świnia! Aha! Świnia na łańcuchu, no tego jeszcze nie widzieli. Okej. Dobra, idziemy dalej. I tutaj potrzebowalibyśmy Hermiony. Ale no nie możemy się w nią zamienić. Pewnie później w jakiejś tam swobodnej rozgrywce będzie można tutaj powtarzać te obszary w dowolnej konfiguracji, jeśli chodzi o... O, tutaj nie mam czegoś. W dowolnej konfiguracji, jeśli chodzi... Aha, to jest tu. Jeśli chodzi o postacie, o bohaterów. Cyk, cyk, cyk. Ładnie, może jakąś ławeczkę jeszcze uwolnimy.
coś dla mnie. Puf. Puf. Tutaj coś jeszcze jest. Najlepsze jest to, że ja tak naprawdę większość rzeczy muszę po prostu tylko lekko potrząsnąć, nie? I wytrząsnąć stamtąd klocki. Jezu, ile tego jest. To też, nie? Tylko podnieść i opuścić. I to jest, wystarczy. Okidoki. No raczej tutaj prawdziwego czarodzieja nie zrobimy z tego względu, że tutaj prawdopodobnie ominąłem jakieś niebieskie, fioletowe klocki. O, o, coś tu jest. A, przestawienie schodów. I to nas chyba interesuje, nie? O, 1 na 3. Jeden... O, świetnie. I teraz zaczną, kurde, tańczyć. No dobra. Czyli potrzebujemy jeszcze 2 radia, tak? Dobrze widzę? Bo tam było 1 na 3 chyba. A, niebieski klocek, przyda się. O, dzięki, gościu. I to nam się przyda, żeby okręcić prawdopodobnie, albo nacisnąć na to, by nam schody się przestawiły. Ej, naciśnij na tamto. Taki pomocny, kurde. Sam muszę wszystko robić. Dzięki. Pyk. Coś możemy tutaj rozwalić. Możemy krzesełko. Jest też radyjko. Jest też radyjko. Radyjko też oczywiście ogarniemy. Ale najpierw to. Świetnie. O, stolik. Coś ze stolikiem mogę zrobić. Aha. To się obraca. Wszystko ładnie, pięknie, tylko ja bym chciał się tam obrócić, nie? Wierzę tym. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty masz Wingardium Leviosa? Masz. Okej. Dobra. I to obracamy. I jesteśmy na drugiej stronie, super. Ty, a on tu sam przeszedł. A nie, zaraz, my mu pomogliśmy, sorry. Coś z tego wyniknie? A, dobra, niebieski klocek. Świetnie. Dzień dobry, pomóc panu jakoś? O kurde, coś zepsułem. Sprężynka! Okej. O kurde. I znowu jest ten sam motyw. Typu, że Harry niestety nie potrafi skakać czasami. Dobra, i tutaj byśmy potrzebowali Lumosa. On coś odpuści. Git. I my teraz doskoczymy tu. A! Ty, prawie doskoczyłem. Może jakoś, kurde, oblazłem schemat, nie? Jakby nam się tam udało doskoczyć tak po prostu. Bez większych problemów. To nie musielibyśmy tutaj niczego montować. A to gdzie? A, dobra, tu już widzę. Czyli trzeba sobie schodki zrobić. Dobra. Czy coś z tym jest związane? Po prostu tylko i wyłącznie... Klocuszki. Dobra. Czyli tędy. A, jeszcze to odbija nas, okej. Niebieski klocek. Złote klocki i ostatnie radyjko. Czy mogę coś z tym zrobić? Aaa, otwarcie. Jeszcze coś? Jakoś inaczej przestawić? Aaaa, patrzcie ile... Kurde, nie, czekaj, nie, tam było jeszcze jedno radyjko, dlaczego zawsze? Nie może się zapytać, ej, chcesz tam wejść, na pewno? Aaaa.
Znowu FOMO, nie? Typu... A może bym tam wszedł, a może nie? Kurde! Zdenerwowałem się! Znowu to samo, znowu to samo. Że mogłem, kurde, jeszcze jedno radyjko znaleźć i być może parę niebieskich, fioletowych klocków. To mielibyśmy wtedy jakiś komplet, nie? I być może dodatkowy złoty klocek. Jaki ładny. A i z jego pomocą oczywiście otworzyła komnatę tajemnic, no bo to Genie otworzyła komnatę tajemnic. Dobra, herb domu, tylko i wyłącznie jedna część. Prawdziwego czarodzieja chyba nie zaliczyliśmy, bo to potrzebujemy 100%, mamy 85, więc niestety dość mało. Okej, złote, no i ostatnie srebrne. Złote klocki, tylko i wyłącznie chyba jeden jest zaliczony, poziom ukończony, prawda? Kontynuujemy opowieść, zobaczymy co dalej. Prawdopodobnie będziemy już kierować swoje kroki do komnaty tajemnic, nie? A nie, przepraszam. Przecież jeszcze musimy się dowiedzieć, kto za tym stoi. Co to za pająk był? Czyli musimy iść do zakazanego lasu. Do Aragoga. Tak jest. O kurde, patrzcie ile to pająków. Takich klocuszkowych. Słodkie te pająki są. Ty, i żaden nie widzi tych pająków, nie? Tylko ja? Ja mam coś z głową. Okej. Żaden inny uczeń się, słuchajcie, nie dziwi, że tutaj są pająki. It's okay. It's alright. Tędy. Tu już byliśmy. Ciekawy jestem, czy na kolejnych rocznikach, na kolejnych semestrach, w kolejnych latach będzie jakby poszerzony Hogwarts. W sensie będziemy mogli wejść do jakichś obszarów, które... O, ta jabłuszko jest. Do obszarów, których jeszcze nie zwiedzaliśmy, nie? Ty, czekajcie! A to ja już wiem, po co mi są te... To się dalej drą. Ja już wiem, po co mi są te kliklaki, słuchajcie. Czy kliklaki wrzucamy tutaj. Cyk. Okej. I tam widzę jabłuszko. Jabłuszko też tu wrzucimy. I będziemy mieli możliwość przynajmniej na przyszłość zamienić się w kogoś. Tylko pytanie, w kogo? Bo nie widzę tutaj za bardzo opcji na to, co moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić jako ktoś inny. A nie, przepraszam, jeszcze potrzebujemy mieć... A, tego. Czyli mamy już wszystkie elementy do eliksiru wielosokowego. Tylko nie mam za bardzo pojęcia, co mielibyśmy tutaj zrobić. Ty, a ty co tu robisz? Dobra, wystrzelmy to. Git. Dobra, idziemy w takim razie do Hagrida. Dziewczyny się nadal będą żyć? Tak. Panie Hagridzie, powiedz nam pan, co tam się wtedy wydarzyło, co? Chyba się boi. Nie pamiętam, wtedy go zaprowadzili do Azkabanu? Te x lat temu? Ile to było lat temu? 40 lat temu? Jakoś tak. Mhm. Ahoj! Mają zlecenie na ciebie. O! I Dumbledora też? Okej. Dobra. Czyli za pająkami. Jak zawsze. Jakieś mniejsze te pająki się zrobiły. Zakazany las! O Jezu!
cych osy. Jak ja was, kurde, nienawidzę. 1 na 10, czyli dobra. Czyli szukamy, słuchajcie, tych. Szukamy grzybków. Niebieskie klocki jak najbardziej. Chociaż najlepsze i tak będą fioletowe. Co z tym? Można wyciągnąć po prostu. Ej, można to w jakiś sposób przenieść? Ciśnij A, może pomóc ci doskoczyć do wyższych krawędzi. Ej, psa mamy! Do wyższych krawędzi. Ale czekajcie, my możemy na tym możemy na tym chodzić! Okej. Czyli mogę pozbierać te niebieskie klocki. Dobra, tego niebieskiego klocka też bym chciał podnieść. Okej. Czekaj. Przydasz mi się. Nie odchodź. No nie odchodź, powiadam. Jakie to śmieszne. Ej! Jeszcze jeden niebieski klocek mi został, chodź. Oj, nie trafiłem. Czyli gdzie ten klocek jest? Tu? Tak. Dobra, i teraz możemy sobie podejść. Myślałem, że to będzie nas wystrzeliwać gdzieś, nie? Teraz możemy sobie podejść tutaj. Jezu, jaki rozpierdziel robię tutaj. Już idę po was, klocuszki. Okej. I teraz tak. We wszystko mogę strzelać, ale w niektóre elementy, na których muszę użyć Wingardium Leviosa, musimy do nich po prostu podejść. Bo z daleka tego się nie da zrobić. Dobra, i ta chmurka nas też będzie interesować? Tak. Okej. Czekaj. Coś tu, coś, something is not jest. Ej, chmurka nam się zablokowała. To nieźle. Pyk. Pyk. Czyli najpierw podlaliśmy kwiatki, żeby je później wyrwać. Zarąbiście. Czy ja mam ambicje do tego, żeby kurde podnosić wszystko, znaczy żeby walczyć o prawdziwego czarodzieja i zdobyć wszystkie klocki na tym poziomie? No nie wiem. Czekajcie, tutaj są pokazane jakieś łapy. Wygląda jakby tutaj miał tędy przyjść pieseł. Tylko pytanie, jak pieseł ma tutaj przyleść? Bo tu nie przeskoczymy, nie ma opcji. Podejrzewam, że to jest coś na zasadzie... Ty, ale pies tam nie wskoczy. No jak? Jak my mamy tam psem wejść? To wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy coś musieli zrobić z tym. Ale nie mam zielonego pojęcia co. Bo tutaj mam taki pomysł ewentualnie, nie? Że to drzewo musi zostać obalone, żebyśmy mogli po nim przejść. Okej. Ale żeby zostało obalone, bardzo możliwe, że musi zostać podkopane. A żeby zostało podkopane... Potrzebujemy w jakiś sposób doprowadzić tutaj psa. Coś z tą chmurą jest nie tak, słuchajcie. Nie no, serio, Harry, po co ty... Czemu oni nie mogą zostać na swoich miejscach? Za każdym razem, jak się przełączam na kogoś innego,
to wraca do nich zamiast, kurde, stać w miejscu. Nie no, to ta chmurka się tutaj ewidentnie zblokowała coś. I obawiam się, że ona może być kluczowa. Obawiam się, że ona może być kluczowa do tego, żeby tutaj cokolwiek podziałać. Ej, a może zamieńmy go w szczura i wtedy będziemy w stanie go jakoś rzucić. Ty! A my nie możemy Wingardium Leviosy... No kurde, czekaj! Czekaj. No. Tak. No, ale, no nie, no bez jaj, no serio. No chodź tutaj do mnie, no, przyciągnij go. Ale w piździet. Czyli ogólnie jesteśmy w stanie podnosić na chwilę naszego sojusznika Wingardium Leviosa, ale niestety nie jesteśmy w stanie go w konkretne miejsce zaciągnąć. Jest tylko i wyłącznie podnoszenie takie pionowe i... Nic więcej nie jestem w stanie zrobić. A już miałem plan, żeby go po prostu Wingardium Leviosa wciągnąć na ten nasz... Na ten nasz podest, na ten wysokość. Bo ogólnie jak ja zrobię tak, no to tak myślałem, że tak się skończy, nie? Tutaj ewidentnie potrzebujemy psa. I coś mi się wydaje, że mamy ten... motyw zablokowany. Prawdopodobnie przez tę chmurkę. Prawdopodobnie przez tę chmurkę. Śladem pająków. No bo nic innego tutaj nie ma niestety. A psem nie jesteśmy w stanie wejść na to. Psem nie jesteśmy w stanie wejść na to i wykorzystać jakby tego podestu, który łazi. Shit! Niedobrze. Zblokowany. No dobra, będziemy próbowali to ogarnąć już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!